Witam Państwa ze studia Telewizji Imperium w piątek, 4 marca. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości sprawdzimy, gdzie można poćwiczyć pod chmurką, co ma wspólnego Afryka z biblioteką, a na koniec damy relację z 8. edycji Gliwickiego Tech Klubu. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Ogłoszono kolejną edycję konkursu Liderzy Społeczni Gliwic. Osoby i organizacje zasłużone dla miasta w 2015 roku nagradzane będą w 5 kategoriach. Organizacja roku, lider społeczny roku, biznesowy dobroczyńca roku, inicjatywa roku i debiut roku. Do 31 marca mieszkańcy Gliwic mogą w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych zgłaszać swoich kandydatów do nagrody. Wyboru w 4 kategoriach dokona następnie powołana przez prezydenta komisja. W kategorii Inicjatywa Roku w kwietniu odbędzie się natomiast głosowanie mieszkańców, które wyłoni, które z zeszłorocznych przedsięwzięć pozarządowych było w ich opinii najważniejsze. Laureaci oprócz tytułu otrzymają również nagrody finansowe. W całych Gliwicach funkcjonuje obecnie 13 plenerowych siłowni. O budowę części z nich wnioskowali sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z niesłabnącą popularnością tzw. placów zabaw dla dorosłych, Miejski Zarząd Usług Komunalnych zapowiedział już, że na mapie miasta pojawią się 3 kolejne tego typu miejsca. Nowe siłownie staną na tych osiedlach, gdzie ich do tej pory nie było. W Starych Gliwicach przy ulicy Sadowej, na osiedlu Beldona przy ulicy Świętej Anny oraz na Trynku przy ulicy Hanki Sawickiej, gdzie zagospodarowany zostanie również cały teren wokół nowej siłowni. Dla wszystkich mieszkańców, którzy są spragnieni aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, Urząd Miasta przygotował specjalny przewodnik, z którego dowiemy się, gdzie znajdziemy plenerową siłownię w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Mapka jest do pobrania ze strony internetowej magistratu. Po angielskim deszczowym lutym przyszedł czas na wysokie temperatury i afrykański gorący klimat. Stety, ale niestety tylko w bibliotece. W związku z afrykańskim marcem w ramach literackiego przewodnika po świecie zabierzemy naszych czytelników i nie tylko do Afryki. Pokażemy różne oblicza tej Afryki. Zaczniemy od spotkania ze słynnym Hajerem, który zabierze nas na afrykański szlak, czyli Mieczysławem Bieńkiem. To spotkanie odbędzie się 10 marca w Bibliotece Centralnej o godzinie 18. Następnie 11 marca zapraszamy szczególnie panie do filii numer 1 na etnowarsztaty, gdzie wykonamy biżuterię z motywem afrykańskim przy pomocy techniki dekupaż. Następne spotkania w ramach afrykańskiego marca to 18 marca w filii numer 1 spotkanie z pisarzem, dziennikarzem, podróżnikiem Tadeuszem Bieckim, który jest autorem m.in. Snu pod Baobabem i najnowsza jego książka to W piekle eboli. On pokaże nam różne oblicze Afryki. 22 marca w Bibliotece Centralnej zostawimy serce w Senegalu. Natomiast 31 marca pani Bożena Mazalik, czyli baba na safari, pokaże nam, cóż takiego może zrobić baba właśnie na safari. Spotkania to jedno, jeszcze też jest wystawa specjalna w Bibliotece Centralnej. Tak, przez cały miesiąc prezentujemy pamiątki z podróży naszego przyjaciela naszej biblioteki, pana Krzysztofa Mrozowskiego. A co to są za pamiątki? Między innymi prezentowane są maski. Pan Krzysztof Mrozowski jest podróżnikiem. To jest jego pasja, oprócz wykonywanego zawodu. I to są między innymi maski, instrumenty oraz figurki i ozdoby przywiezione właśnie z serca Afryki.
Jak zwykle w pierwszy czwartek miesiąca fani nowych technologii, przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w Gliwickim Tech Klubie po to, aby posłuchać prelegentów oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Na spotkaniu pojawiła się także nasza ekipa w składzie Agnieszka Baron i Dawid Rymisz, którzy opowiadali o tym, jak swoimi działaniami zainteresować lokalne media, wykorzystując ogólnodostępne narzędzia. Tematy były bardzo interesujące, praktyczne, tematy związane z zarządzaniem zespołem, z organizowaniem pracy w zespole, z robieniem zdjęć, jak się tego nauczyć, jak robić dobre zdjęcia. Był temat poświęcony temu, jak na Facebooku się zachowujemy, ile czasu tam spędzamy i jak z tego czerpać korzyści. Dzisiaj było o tym, ile kosztuje nas korzystanie z Facebooka. I celem moim, który myślę, że osiągnąłem, było takie zainspirowanie pokazania tego, że obojętnie w jakiej organizacji działamy, to poszukanie nieefektywności, które gdzieś tam nas otaczają i zbudowanie projektu, biznesu, jakiegoś rozwiązania wokół tego może być ciekawą drogą dla realizacji własnych tam pomysłów na przykład. Telewizja Imperium opowiadała o tym, jakie narzędzia wykorzystywać, jak korzystać z tego, że teraz media są tak ogólnodostępne, żeby dla swoich organizacji pozarządowych przekonać publiczność, czy przekonać ludzi, żeby nas wspierali finansowo i w inny sposób też. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Zapraszamy na naszego fanpage'a Telewizja Imperium Gliwice. Po serwisie sport i prognoza pogody na pochmurną sobotę. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu.